Jestem człowiekiem, który gdzieś lubi wyzwania i chce tutaj pomóc drużynie w tym celu, jaki ma klub, czyli gdzieś awansowanie do Ekstraklasy. Bo nie da się ukryć, że bez piłki ja nie umiem żyć, więc gdzieś tam też orientuję się gdzieś w środowisku pierwszoligowym. Sam grałem w pierwszej lidze i w Ruchu Radziąków, właśnie pod wodzą trenera Skowronka i GKS Bohatów też. Udało mi się tą ligę raz wygrać, więc wiem, czym to się to je i chcę pomóc drużynie, bo wiem, że drużyna ma dużą jakość i stać na to, aby ten cel zrealizować. No tak jest. Mateusz to bardzo dobry piłkarz i bardzo dobrze też zbudowany mentalnie, absolutnie pasujący do naszej szatni. Ciągle jest głodny sukcesu i bardzo się cieszę, że mamy go u nas w szeregach, bo jakość bardzo duża i z pewnością nam pomoże w budowaniu gry i wzmocni przede wszystkim rywalizację, tak naprawdę na każdej pozycji ofensywnej. Piątek mecz z Wigami Suwałki. Trenerem Wigier Suwałki jest Adam Fedoruk. Znacie się z nim pewnie z boiska w Mielcu, ze Starej Mielec. Jaki to jest piłkarz i czego można po nim się spodziewać jako trenera? No, piłkarzem był świetnym, także na pewno wiedza piłkarska przeogromna i na pewno świetny trener. Mam nadzieję, że ten mecz z Wigrami będzie meczem łatwiejszym, bo z tego co pamiętam, zawsze z tą drużyną czy na wyjeździe, czy u siebie grało nam się bardzo trudno, ale zaczęliśmy świetnie i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane. Trenerze, piątkowy mecz z Wigrami Suwałki, czego po tej drużynie Suwałk się spodziewać? Trudno o jeszcze takie konkretne wnioski, dlatego że jest to totalnie nowy zespół względem poprzedniego sezonu i za nami dopiero pierwsza kolejka, także z pewnością duża niewiadoma jeszcze dla przeciwników, myślę i dla samych siebie w środku w Suwałkach, ale tam zawsze budowano monolit, tam zawsze budowano drużynę i to pokazał też ostatni sezon, że tym monolitem po prostu utrzymano się na poziomie zaplecza Ekstraklasy. My chcemy zrobić wszystko, żeby dyktować swoje warunki gry i zrobić wszystko, żeby przeciwnik martwił się tym, żeby zorganizować sobie grę na boisku. No, zarządu klubu czekaliśmy na informację trenera Skowronka. Lojalnie się zachował wobec klubu, poinformował, że dostał propozycję. Zmierzył się z nią, tak trzeba powiedzieć. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że w historii mojej przygody z piłką nożną nie spotkałem trenera, który by odrzucił finansową ofertę na takim poziomie. W ogóle chyba nie spotkałem trenera, który odrzuca lepszą ofertę. Niestety to jest takie środowisko, gdzie pieniążki odgrywają bardzo dużą rolę, ale wielki szacunek dla trenera Skowronka, który stwierdził, że projekt, który zaczął w Stali Mielec, chce dokończyć i zakończyć ten projekt awansem. Kibice spoglądali przed tygodniem na ławkę rezerwowych, gdzie Łukasz Januszka, Josip Barisic, na trybunach Wojciech Isowski i pytają, czy to problemy zdrowotne, czy to decyzje trenera. Nie, to tylko i wyłącznie decyzje zdrowotne. Wszystkich bardzo szanujemy, na nich bardzo mocno liczymy. Na szczęście kolejny tydzień za nami. To był kolejny czas, żeby dojść do siebie na 100% i tak jest z Barysiszem i Janoszką. Wojtek potrzebuje jeszcze trochę czasu, ale mamy bardzo duże pole manewru. Grałem tutaj Puchar Polski z Piastem Gliwice i wszyscy tutaj z Piasta pamiętam, że bardzo, bardzo byliśmy pod wrażeniem obiektu i warunków, jakie tutaj ma Stal do rozwijania się, do treningów, do gry. Więc jestem naprawdę pełen tutaj podziwu i zdeterminowany, aby tutaj korzystać z tego i dać dużą jakość Stali. Co słychać w Akademii? Przygotowania do sezonu i zespołów juniorskich i debiutu rezerw po wielu latach na poziomie czwartej ligi? No na pewno. Przygotowania pełną parą. 60 dzieciaczków z młodszych grup wróciło z obozu darmowego. Drugi zespół i Centralna Liga Juniorów Celios przygotowuje się do sezonu. Zaczynają 17, także na pewno jest to dla nas dwie drużyny najważniejsze. Prowadzimy też nabór uzupełniający do rocznika 2-4 i do wszystkich roczników chętnych bardzo dużo. Oczywiście kryterium jest jedno, trzeba po prostu dobrze grać w piłkę.